Nie ma jak w domu. Już ci się nie chce iść na spacer? Niemożliwe. Rozumiesz, że zła jesteś na mnie. Ach, rozumiesz. Dziękuję łaskawcom. A teraz powiesz mi wszystko. Dokładnie od początku do końca. Chodź tu, siadaj i mów. Sławek usłyszał kiedyś, jak żaliłem się Iwonce na swoją emeryturę. Zapytał mnie potem, czy chcę dorobić. Przytaknąłem. A powiedział ci, z czego będzie ten zarobek? Tak. Z rozprowadzania skrętów marihuany. Mówił też, że coraz więcej starszych ludzi sobie popala, a nawiązanie współpracy ze mną będzie dla niego szansą na dotarcie do nowych klientów. A ty powiedziałeś, okej, świetny pomysł, wchodzę w to, tak? Wiedziałem, że marzysz o wyjeździe do Watykanu. I przytaknąłem, pomyślałem, czemu nie? Bój się Boga, Janusz. Wycieczkę do Watykanu chciałeś sfinansować z handlu narkotykami? No, a jak miałem inaczej zarobić? Podpytałem się kilkunastu swoich kolegów, znajomych. Pomyśleli i kupili. Kto to był? Dużo. Heniek, Władek, Piotrek. Piotr? Nasz Piotr? Nasz lekarz? A co ty myślisz, że lekarze nie palą skrętów? Potem ich było coraz więcej i więcej. Zanim się obejrzałem, to miałem już kilkudziesięciu stałych klientów. I to do nich tak ciągle biegałeś? Tak. A te dziewczyny, z którymi cię widziałam wtedy na ulicy, to też były twoje klientki? Tak, dostarczałem im skręty na imprezy. Ale widziałem, że coraz bardziej się denerwujesz tymi moimi wyjściami i myślałem, czy by nie zrezygnować. Ale pieniądze robiły się coraz lepsze i żal mi było. A co zrobiłeś z pieniędzmi? Przepuściłeś na panienki? W życiu. Emilka, ja cię nie zdradziłem. To znaczy, kiedyś tak, ale dobrze wiesz. Ale od lat już nie. A pieniądze są w skrytce pocztowej. Prawie 12 tysięcy. A nie chciałem ich w domu trzymać. Oho. Wiesz co? Wstyd mi za ciebie.